Cześć wszystkim. Czy zastanawialiście się kiedyś, chociaż raz, ile dźwięków otacza was cały czas, a których nie jesteście w pełni świadomi? Na przykład, czy ktoś z was słyszy, jak szumią projektory tam przy koledze przy kamerze, albo zwrócił uwagę na rozmowy osób dookoła, ewentualnie to wszystko, co się dzieje tam za ścianą? No, niekoniecznie, prawda? Wszyscy jakoś to tak traktujemy, że gdzieś tam jest w tle, a właściwie tego nie słyszymy. No i w związku z tym należałoby zapytać, czy za pomocą tych dźwięków, których nie słyszymy, da się w jakiś sposób przekazać nam jakieś podprogowe treści, które wpłyną na nasze emocje, czy nasze postawy, ewentualnie decyzje. I teraz mały spoiler, oczywiście na początku prezentacji źle takie spoilery mówić, natomiast tak, da się. I chciałem wam teraz opowiedzieć, dlaczego. Czego nie słyszymy? No, nie słyszymy tego wszystkiego, co ludzie tacy jak ja, czyli reżyserzy dźwięku, chcemy, żebyście w pewnym sensie nie usłyszeli, ale żeby jednak do was dotarło. I w przypadku sytuacji takich jak na przykład kino czy teatr, o czym będę później opowiadał, dokładnie projektujemy dźwięki w taki sposób, żeby one wpływały właśnie na wasze emocje, wasze postawy, czy kierunkowały waszą uwagę w konkretne regiony. Dlaczego? No i jeżeli w głowie pojawiło wam się takie pytanie, no to zadziałaliście dokładnie tak jak mój 9-letni syn Adam, który nieustannie zadaje takie pytania, no to ci, którzy mają dzieci, to znają ten ból. No więc jest taka sytuacja, jesteśmy w parku, no i ja jestem, prawda, zachwycony dźwiękiem, który nas otacza i mówię do Adama: Adaś, popatrz, jaki piękny dźwięk, ptaki śpiewają, samochodów nie słychać i tak dalej, i tak dalej. No i Adam zadaje pytanie killer, pyta: tato, co to jest dźwięk? No więc ja mu odpowiadam bez chwili zawahania, że dźwięk jest zaburzeniem ośrodka fizycznego powietrza, jest to fala akustyczna, ruch tego powietrza i ma pewne parametry, które odbieramy jako bodźce słuchowe, na przykład amplitudę, którą można przełożyć na głośność, czy częstotliwość, którą można przełożyć na wysokość dźwięku. No powiedzmy, że tak mu odpowiadam. Natomiast Adam zadaje kolejne pytanie killer, czyli pyta: tato, a co to znaczy słyszeć? No. Więc ja, żeby zyskać trochę czasu, odpowiadam: to skomplikowane. To jest dokładnie odpowiedź, którą zawsze można odpowiedzieć, żeby kupić sobie chwilę czasu, żeby się zastanowić, jak odpowiedzieć dziecku na takie pytanie. Przecież słuch jest jednym z tych zmysłów, które są owocem tysięcy lat ewolucji. Jest tak bardzo skomplikowane, no, że jakby człowieka zatyka w momencie, kiedy ma w ciągu 15 minut opowiedzieć, jak ten słuch działa. W związku z tym nagle olśnienie. Jesteśmy w parku, prawda? No więc mówię: Adam, słuchaj, ten ptak, którego słyszysz tam na drzewie, on śpiewa wyłącznie dla ciebie. Dlaczego? Bo są w twoim uchu pewne narządy, organy, które ten ruch powietrza, te drgania, które ten ptak śpiewając wywołuje, zamieniają na takie klocki informacji, które docierają do mózgu. Mózg sobie potem te klocki składa. I z tych klocków informacji, które dochodzą do niego z zewnątrz, stwarza sobie wyobrażenie tego, co go otacza. W związku z tym ty prawdopodobnie słyszysz co innego niż ja, a tamten ptak słyszy też prawdopodobnie kompletnie co innego. Jest to na tyle, prawda, obrazowe opowiedzenie o tym, że Adam zaczyna patrzeć na mnie jak zaczarowany. No i ja osiągnąłem pewien rodzicielski sukces, prawda? Czyli zasiałem pewne ziarno ciekawości w dziecku i mam nadzieję, że kiedyś dalej będzie ciekawie poznawał świat. Natomiast tak właśnie jest. Mam nadzieję, że wy też kiedyś spróbujecie się oczarować w ten sposób dźwiękiem, bo słuch jest fascynującym zmysłem. Dla mnie najbardziej fascynującym, jest jednym z najbardziej pierwotnych zmysłów, ale jednocześnie też najbardziej rozwiniętych. Oddziałuje na nas w wyjątkowy sposób i w wyjątkowy sposób pobudza nasze emocje na przykład. Jest też jednym z tych zmysłów, który działa najszybciej. Czy ktokolwiek z was, no inaczej, prawdopodobnie większość z was w pewnym sensie przymknęła oczy, prawda, słysząc ten strzał. Być może niektórzy napięli mięśnie, niektórzy poczuli się delikatnie zagrożeni, inni pomyśleli, że coś się dzieje. Stało się tak dlatego, że spośród setek tysięcy bodźców słuchowych, jednocześnie docierających do was, wasz mózg wybrał ten klocek, który odpowiada za ten strzał i powiedział: niebezpieczeństwo, zagrożenie. Prawda? Wydarzyło się to błyskawicznie, dużo szybciej niż cokolwiek innego byliście w stanie postrzec. I już dostaliście informację, że trzeba coś
zrobić, w jaki sposób się przed tym obronić. I zrobił to spośród tych wszystkich bodźców, które was otaczają, czyli spośród ludzi, spośród szumu na przykład wentylatora za moimi plecami i tak dalej, i tak dalej. To są setki nieświadomych bodźców, które cały czas was mózg analizuje. Więc właśnie te bodźce chcemy w jakiś sposób wykorzystywać. I opowiem wam o tym na przykładzie reżyserii dźwięków w kinie i w teatrze, czyli czegoś, co jest mi najbliższe, co robię na co dzień. Więc najpierw coś, co każdy z nas chociaż raz w życiu słyszał, czyli muzyka. I teraz słyszycie w tle jeden z najbardziej oczywistych trików filmowych. Każdy to zna. Zaraz będzie, wiecie, cliffhanger, nie wiem, koniec odcinka, ktoś zginie i będziemy czekać na następny odcinek, ewentualnie włączymy go zaraz, prawda, kiedy robimy sobie maraton serialowy. I zastanówcie się, ile z was czekało na koniec tego dźwięku w czasie filmu? O, jest koniec, tak? Coś się wydarzy. Ile z was dało się w ten sposób nastawić bardzo, bardzo prostym trikiem na pewne oczywiste rozwiązanie danej sceny? Ile razy kompozytorzy wprowadzili was w stan wzruszenia na przykład, podbijając emocje pewnej sceny, mimo że obraz nie był wcale bardzo wzruszający? Ile razy was rozbawili nawet muzyką czy śmiesznymi tematami? Ile razy oszukali was i nastawili na pewne rozwiązania czy pewne postawy, decyzje wobec bohaterów, stosując bardzo prosty trik związany z motywem aktora, któremu się przypisuje pewien temat muzyczny. Coś bardzo często wykorzystywane w bajkach dla dzieci, gdzie na przykład aktor wyraźnie szlachetny ma wyraźnie szlachetny motyw. Pewne ograne tematy są do tego stosowane. Albo knujący zły bohater będzie miał złą muzykę, prawda? Znamy to. A potem nagle się okazuje, że ten zły bohater jest tak naprawdę dobry i ta emocja jest podbita tylko i wyłącznie dlatego, że przez cały na przykład film nastawialiście się na to, że on jest bardzo, bardzo zły, bo ma bardzo, bardzo złą muzykę. Prawda? Ile razy to się wydarzyło? Niemniej ważne od muzyki, która jest, mam nadzieję, dość w tym momencie oczywistym trikiem, są wszystkie atmosfery, tła, wszystko to, co dzieje się tak jakby w drugim planie. No i ten drugi plan czasem jest jeszcze dużo, dużo ważniejszy niż muzyka. Dlatego, że tak jak teraz, nie zauważacie tych wszystkich rzeczy, które się dzieją dookoła was, które słyszycie w tle, dlatego że one są na swoim miejscu. Spodziewacie się ich tam, więc wasz mózg po prostu ich nie rejestruje świadomie, no bo one tam powinny być. No i teraz oglądamy film, w którym w drugim planie przejeżdża ciężarówka, a my słyszymy rower. No i wiemy już, że coś jest nie tak. Podświadomie. To nie jest tak, że nagle myślicie sobie, o, nie słyszałem tej ciężarówki, przejechała ciężarówka, a widziałem rower. No nie, broń Boże, nie o to chodzi. Jakby bardzo często w ogóle nawet tego nie zauważycie. Tylko po prostu coś, co jest nie na swoim miejscu, wytrąci was z tej iluzji i z tej emocji oglądania tego filmu. Czasem takie pozbawienie tła jest też bardzo ważnym efektem. Na przykład mogę tu opowiedzieć o pewnym granicznym przeżyciu, które ja miałem jako nastolatek w kinie, gdy w szkole średniej wybraliśmy się na pianistę do kina. Tam w pianiście jest taka scena, kiedy przez jedno z pomieszczeń, w którym w zrujnowanej Warszawie ukrywa się Władysław Szpilman, wjeżdża czołg przez ścianę, burząc mur, i ten czołg strzela z głównego działa. No i teraz wszyscy spodziewają się wybuchu, wyreżyserowanego wybuchu, efektownego, takiego hollywoodzkiego, prawda? Natomiast nie dzieje się nic. Następuje absolutna cisza, znika całe tło i pojawia się przeraźliwy, przerażający pisk. Ten pisk tak bardzo atakuje pewne takie atawistyczne nasze rzeczy, które gdzieś głęboko w nas siedzą, że no każdy po prostu, kto w pewnym sensie zanurzył się w ten film, zaczyna razem z tym Szpilmanem uciekać z tych ruin i po prostu boi się tak jak on. I wtedy jako nastolatek siedząc w kinie zrozumiałem, że dźwięk pozwala na osiągnięcie intymności, której nie pozwala osiągnąć żaden inny trik, czy żadnym innym sposobem nie można tej intymności osiągnąć. Samo zbliżenie kadru nie pomoże. Wyobraźcie sobie na przykład ruchliwą ulicę Nowy Jork w godzinach szczytu. Taksówki, ludzie, samochody. Rozumiecie, widzicie to w głowie. I teraz wyobraźcie sobie, że nasz bohater stoi na środku tej sceny i chcemy w jakiś sposób zbliżyć się do niego, pokazać, że nie wiem, przeżywa coś bardzo, bardzo ważnego i intymnego. No i same zbliżenie nic nie da. Wyobraźcie sobie teraz, że reżyser dźwięku daje bardzo subtelnie, ale jednak dodaje do tego kadru dźwięk zapalania papierosa i zaciągania się tym papierosem. I teraz prawdopodobnie w ogóle nawet nie zarejestrujemy tego, że to się wydarzyło, ale już każdy z nas będzie tam obok tego człowieka, no bo jak blisko trzeba być,
żeby usłyszeć zaciąganie się papierosem, prawda? I skoro jesteśmy w stanie się tak bardzo zbliżyć, to czy można być daleko? Albo czy można przenieść się w kompletnie inne miejsca tylko za pomocą dźwięku? Więc ja was teraz zaproszę na kilkusekundową wycieczkę. Posłuchajcie. Być może część z was, oprócz tego, że usłyszała, że jesteśmy na ulicy i może wystarczyło kilka sekund, już wiedzieliście, że tam jesteście na tej ulicy, być może poczuliście zapach spalin, a być może ten kilkusekundowy fragment pozwolił się wam przenieść na wieś, gdzie poczuliście w pewnym sensie, nie wiem, nostalgię, spokój, leżenia na trawie i słuchania odległych dzwonów z kościoła. A być może część z was poczuła zapach kawy w restauracji, a być może ktoś poczuł pewien niepokój związany z tym, ile ludzi jest na tym stadionie, prawda? Więc tak jest. Mózg składa nam te wszystkie zmysły, wrażenia zmysłowe, pewne wspomnienia, które mamy i pozwala bardzo, bardzo szybko zlokalizować się na przykład w danym miejscu. Dźwięk błyskawicznie aktywizuje tego typu łączenie bodźców, jest doskonałym katalizatorem tego, dlatego bardzo łatwo za pomocą samego dźwięku przenieść się w jakąś przestrzeń. I tak na przykład reżyser dźwięku może nas przenieść na przykład do kościoła i w tym kościele za pomocą odpowiednich efektów, nawet nałożonych po prostu na mikrofony, możemy uzyskać zanurzenie w tej przestrzeni, prawda? W przestrzeni kościelnej i dzięki temu podbijemy emocje widzów nie tylko scenografią kościoła, ale również samym wrażeniem zanurzenia bycia tam, w tej przestrzeni, no bo przecież Kościół musi mieć pogłos. Dziękuję za pogłos. Tak, teraz czasem tego typu efekty mogą podnieść percepcję dzieła, czy to teatralnego, czy filmowego na zupełnie inny poziom. I tak jednym z takich trików, jeden z wielu, które używam w teatrze, było kiedyś na przykład w scenie, kiedy bohaterowie znajdowali się w piwnicy, puszczenie odgłosu szczurów pod fotele i za plecy widzów. I uwierzcie mi, za każdym razem zdarzało się co najmniej kilka osób, które patrzyły gwałtownie pod nogi, prawda, podnosiły się, zrywały. Czasem zdarzało się, że ktoś pisnął, jak usłyszał te szczury pod fotelami. Więc jesteśmy w stanie bardzo, bardzo, bardzo ciekawy sposób oddziaływać na słuchaczy właśnie takimi rzeczami, które gdzieś są w tle. No, a gdy będziemy zbliżać się do puenty, możemy uspokoić widzów spokojnym śpiewem ptaków w parku, bo śpiew ptaków od tysięcy lat był, oznaczał spokój i bezpieczeństwo. No bo gdy ptaki przestały śpiewać, tak jak teraz, to znaczy, że idzie burza, prawda? Albo czekamy na coś ważnego. No i nie da się ukryć, że to działa. Nawet przez te kilkanaście minut byłem w stanie wam pokazać kilka przykładów, które dla osób pracujących w branży są pewnymi truizmami. Mam nadzieję, że was zaciekawiłem i będziecie chcieli posłuchać uważnie czasem w teatrze czy w kinie. Bo słuchanie uważne da wam właśnie to, że zaczniecie zauważać te wszystkie rzeczy. Jest to szalenie ciekawe. Jest to sposób na kompletnie inną percepcję dzieła teatralnego, kinowego, jakiegokolwiek innego. Jest to wykorzystywane nie tylko w kulturze. Niestety jest jeden minus. To znaczy, kiedy zaczniecie słuchać i zaczniecie zauważać te rzeczy świadomie, no to już nie będziecie w taki sam sposób odbierać nigdy teatru ani kina, no bo pewne rzeczy, które miały was podnieść, wasze emocje, no one jednak zadziałają prawdopodobnie odwrotnie, no bo poczujecie, że ktoś wami steruje, prawda, żeby osiągnąć pewne efekty. Jaki jest plus? No plusów jest wiele, o jednym już powiedziałem, natomiast jednym z takich najciekawszych być może jest to, że wreszcie zaczniecie zauważać, co wam przeszkadza. Bo bardzo często jest tak, że oglądamy na przykład film i nie wiemy, o co chodzi, że ten film nam się nie podoba. Prawdopodobnie wynika to z błędów po prostu w przestrzeni dźwiękowej. Jest jakiś brak jakiegoś dźwięku w tle, ewentualnie źle dobrane tło. Zbyt ruchliwa ulica, podczas gdy przejeżdżają raptem dwa samochody. I tak dalej, i tak dalej. Można by to mnożyć. Czasem jest to tak bardzo prozaiczna rzecz, jak to, że
nie słyszycie, jak szeleszczą ubrania. Bo to jest tak bardzo naturalne, że tego nie zauważamy, ale jednak ubrania szeleszczą. I jak nie szeleszczą w kinie, no to jest nagle nienaturalnie. No więc słuchajcie uważnie, a usłyszycie setki dźwięków, na które nigdy nie zwracaliście uwagi. I część z nich, przypuszczam, że bardzo dużo z nich, będzie zaprojektowana specjalnie dla was i w określonym celu. Więc pytanie z początku, czyli czego nie słyszymy, jest pytaniem bardzo przewrotnym, dlatego że właściwie należałoby je zbić filozoficznym pytaniem. Czy podświadomie odebrany bodziec słuchowy to jest dźwięk, który słychać? No, filozofią niestety zajmuję się tylko hobbystycznie, więc na dzisiaj to wszystko i dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.